Wiecie, co jest najfajniejsze w piątku? Że jest kuźwa piątym dniem tygodnia. Body, yeah, I wanna feel ya, I wanna touch your skin, I wanna feel your skin, I wanna smell your hair, ooh, I wanna kiss you baby tonight, yeah, show me your body, undress, undress, show me your body, ooh, undress, undress. Do-do-do-do-do-do. Undress, undress. Tonight. Patrzę na tych nędznych ludzi na YouTubie. Przykłady, przykłady, to nie, to się klika, no, no, no. Nie. Na całe szczęście mam dzisiaj poważny temat, no. No poważny, wreszcie, bo piątek to jest dzień poważnych tematów, jakbyście jeszcze nie widzieli. A teraz będziemy mówić o Chinach, które mają problem z tym, że zanieczyszczenia przeszkadzają im do tego stopnia, że nie mogą obserwować ludzi. Nie wiem, czy wiecie, ale w Chinach jest zamontowanych w tym roku już 20 milionów kamer. A jak nie ma kamer, to nie można śledzić ludzi. I jest tak duże zanieczyszczenie, że te kamery nic nie widzą. Mieszkańcy myślą, że to jest zwykła mgła, albo ewentualnie smog, ale tak naprawdę to są zanieczyszczenia i tak jak przez mgłę można widzieć przez podczerwień i tam wszystko sobie zobaczyć, tam czy ktoś idzie, czy nie idzie, tak w tych zanieczyszczeniach nie widać nic. A oni zbudowali 20 milionów kamer i teraz nie widzą nic. I sprowadzają dwóch specjalnych naukowców, którzy mają się z tym problemem uporać. To jest nasz temat na dziś. A teraz możemy sobie porozmawiać o czymś. Kominek o tym pisze. W ja pierdolę, powiedziałeś to, to musi iść. Włodek czyta najnowszą książkę Kominka. No zerka. Pisz, zarabię. Pisz, strzałka, zarabię. I jak Włodek przeczyta, to ja sobie będę czytał. Nie będę czytał. Bo im pożyczy. A na razie Włodek czyta, jestem ciekaw właśnie twojej opinii. Kominek to jest największy, najpopularniejszy bloger w Polsce. Ikona, wyznacznik tego, w jakim obecnie momencie jest blogosfera tak, w Polsce. No tak, no to się zgadza. Czy ja mogę nie opiniować tej książki? Nie. Chodzi mi konkretnie o to, tak, że w tej książce jest napisane wprost, że twórcy internetowi, ich zadaniem nie jest przepisywanie newsów, to co ja przed chwilą zrobiłem z Chinami. Jak to nie? Ale dodanie swojej opinii. Wow! Ważne rzeczy! Podać news, ale też była opinia. Nawet zrobić coś, czego inni podający news nie zrobili, czyli co sięgnąć głębiej. Głębiej! Mega! 5 gwiazdek Włodka. Nie dam rady. Jak to tak? Jak to tak? Że w Chinach te 20 milionów kamer i nic nie widać. Nie, no, no, no. Nie wiem. Jak nie wiem? Nie wiem. Musi pan coś powiedzieć, bo nie będzie się klikać. Nie. No tak. Już myślę o piąteczku. Ja bym chciał, żebyś przedstawił sytuację geopolityczną w Chinach, a nie po prostu gadał o pierdolach. Go! Cywilizacja Chin. Proszę bardzo, go! O Jezu. Tajcia, gratulujemy Chinom zbudowania 20 milionów kamer, tylko po to, żeby nic nie było w nich widać. Mamy nadzieję, że sytuacja się poprawi. I faktycznie z tej mgły... Zobacz, 22. Co? I z tej mgły będzie już... Co? 23. Ja tu program prowadzę. D. Nie będę słuchał... Kończ program! Nie będę słuchał... Kończ program, ludzie... Wiecie... Czemu spłakają w tym odcinku? Czy widziałeś tą reklamę, co wrzucałem z Adamczykiem? Nie. Cash back. Nie? Ale mi się podoba. Przypomnę ci jego wcześniejszą reklamę, mogę? Dziś w Eurobanku ekspres przelewowy... o Jezus, p***ło mi się. Nie jesteś w stanie zmazać złej reklamy. Dobra. Jedną hipotetycznie dobrą, bo ja jej nie widziałem. Podobały mi się te reklamy bardziej niż ze Scandinavian Space. No właśnie. A tymczasem trzymajcie się na dole, najnowszy odcinek 2 w 1 i bądźcie oczywiście lekko stronniczy.